Miałeś mnie kurwa umówić z lekarzem. Dzwonię od 3 dni, ale nie odbierają. Dzisiaj pojechał do nich Goebbels. Postraszył, że wszystkich lekarzy pośle do gazu. Pomogło, bo właśnie dzwoni pański lekarz. To mnie kurwa umów na jutro. On chce osobiście. Dobra, daj telefon. Słucham. Boli mnie żołądek. To ma pan problem. Posłuchaj, konowale, trzeba mi zrobić badanie. Chwileczkę, sprawdzę kolejkę oczekujących. Badanie na fundusz zdrowia możemy zrobić panu za 3 lata. Ale za 300 marek mogę pana zbadać jeszcze dziś w moim prywatnym gabinecie. Jeszcze dziś to ja cię mogę do gazu posłać, debilu. Kurwa, 300 marek. Już wam całkiem odpierdoliło, jebany konowały. Zwołać natychmiast cały sztab i tych debili z Ministerstwa Zdrowia. Witam. Spóźnionego. Ministra Zdrowia. Ty się spóźniasz. A mnie żołądek boli. Odpowiedz mi, konowale. Dlaczego badanie mam zajebane 3 lata? Wprowadziliśmy reformę służby zdrowia na wzór Polski. Długie oczekiwanie na badanie jest po to, żeby pacjent się wkurwił i poszedł prywatnie. Też się o tym przekonałem. I bardzo mocno się wkurwiłem. Tylko że ja wam kutasy nie zapłacę ani marki. Nie musi pan płacić, może pan poczekać 3 lata na fundusz. Tylko czy pan doczeka? Zostają ci od reformy służby zdrowia. Reszta wypierdalać. Słuchajcie, kurwa debile. Chyba was już całkiem napopierdoliło. Reformy służby zdrowia wam się kurwa zachciewa na polski wzór. Żołądek mnie coraz bardziej boli, a lekarz mi wyznaczył termin za 3 lata. Za 3 lata to ja już mogę kurwa nie żyć. Więc co mamy robić? Tak jak rozpierdolę ten długopis. Tak rozjebać fundusz zdrowia. Składki zdrowotne kurwa co miesiąc biorą, a jak człowiek chory to 3 lata musi czekać. To jest kurwa nienormalne. Chociaż boli mnie żołądek, w Rzeszy musi być porządek. I na ministra zdrowia nie powoływać kurwa nigdy lekarza. Bo znowu zacznie kombinować. Żeby na prywatnej praktyce sobie dorobić. Już ja ich kurwa znam. A jutro idę do lekarza. I nie na jakiś jebany fundusz czy prywatnie, tylko kurwa normalnie po pomoc i poradę. Bo tak powinno być, jeżeli co miesiąc płaci się wysokie składki zdrowotne.